Witamy wszystkich. Ja nazywam się Rostek Krzysztof. Ja się nazywam Rostek Jan. Lotujemy w oddziale Kraśnik. Oddział 0374 należy do Okręgu Lublin. Moja przygoda to się zaczęła od takiego małego chłopca. Ja wiem, mogłem mieć 15 lat, to już tak poważnie polubiłem gołębie. Już z sąsiadem tak lotowaliśmy. Syn zaczął, no to moja też była chyba zasługa, tak go troszkę w te hodowle wciągnąłem i zaczął lotować gdzieś ze mną już jako tata duet. W związku chyba jest od 85 roku. Ja od 2003 roku. Czyli można powiedzieć, że to twój tata cię zaraził. Tak, zaraziłem tymi gołębiami. On już jako młody chłopiec jeździł jako konwojent. No i polubił te gołębie. No ja po prostu w tej chwili to dobrze, że mam następcę, bo tak to już by było gorzej. No i tak to ciągniemy do tej pory. Można powiedzieć... Wspólnie. Tak. Ile lat lotujecie? Od 2003 roku wspólnie. Oficjalnie w związku, a tak to można powiedzieć, że od małego. Wszędzie go brałem na wystawy. Można powiedzieć, że takim cichym wspólnikiem też jest mama, bo tak. Taty żona, moja mama, bo na przykład ten sezon no był taki, że w tamtym roku jak wylataliśmy tego drugiego wicemistrza Polski, to różne takie ludzie mówili, że się udało, bo jedni zaczynali sezon, my nie zaczynaliśmy, no ale 5 lotów każdy miał do tej rywalizacji. No po 5 lotach okazało się, że jesteśmy trzeci w Polsce. No i w tym roku tak chcieliśmy wszystkim też pokazać, że to się nie udało, tylko te gołębie latają. No i tak wszystko było to robione pod tą znowu A kategorię, ustawianie się. Były plany różne. Ja w pracy miałem mieć urlop w kwietniu, ale nie dało się, bo miałem tam inne czynności służbowe do zrealizowania. Tata też, jakaś tam ręka prawa została mu usztywniona. Także całe wiosna to tylko tata przychodził, mówił mamie, gdzie, którą wodę trzeba zanieść. Później na treningi tata tam gdzieś gołębie łapał, mama kosze wynosiła. Także ten sukces, który w tym roku też wylataliśmy, to po części jest sukcesem mamy. No i mojej żony, która też nas dopingowała, jak jakieś tam były telefony, bo ja jestem też prezesem do spraw lotowych oddziału. I wiadomo, że jak lot się przekłada, to każdy ma dużo do powiedzenia, bo ktoś robi pod siebie, ktoś tak. Jak lot wychodzi fajny, no każdy jest zadowolony, ale już później nikt nie zadzwoni i powie, że była dobra decyzja. No to żona mówiła: Krzysiek, nie przejmuj się, rób to samo i na drugim locie pokaż im, że jeszcze dwa razy lepiej odbijcie. No i tak się dawało odbijać. Bo w tamtym roku w A kategorii mieliśmy 93 wynik, w tym roku mamy 72. Czyli muszę powiedzieć, że macie dużo szczęścia, bo dzięki temu, że możecie, że tak powiem, rodzinnie prowadzić hodowlę, no to naprawdę dużo, dużo sobie nawzajem ułatwiacie. Tak. A jestem ciekaw, kiedy pojawiły się u was w hodowli pierwsze takie wyniki istotne, kluczowe dla was? Wyniki, no każdy wynik cieszy, no nawet wynik, nie wiem, no kogoś cieszy mistrz sekcji, jakiś puchar sekcji. Pierwsze takie puchary u nas przyszły w lata, w tam 99, 98, tata szósty. Pierwsze, szósty miał pierwsze wyniki, no i to tak się ciągnęło. W 2003 roku był mistrz okręgu w kategorii właśnie A. Właśnie on już był w duecie, zaczynaliśmy w duecie. Później w następnym roku był wicemistrz okręgu, później w 2005 roku był mistrz okręgu w kategorii maraton. Nie w 2015. 15 bo maraton. Później taki 2005, 2010 to taka troszeczkę była spadek tej hodowli. I w końcu zaczęliśmy nowe gołębie ściągać. No i przyszły takie sukcesy następne. Po prostu tamte stare gołębie nie były, tak mówię, na dzień dzisiejszy, były wolniejsze, ładnie przychodziły, no konkurs trwał 2 godziny w naszym oddziale, a teraz 10, 7 minut, 15 to już mówią, że długo. Czyli potrzebne były szybsze gołębie. Tak. Zmiany w hodowli, no w rasie gołębi też trzeba powiedzieć. Jakie gołębie wtedy się pojawiły? Pierwsze gołębie, które tam zaczęły od tego dołku przychodzi. To pierwsze gołębie wtedy ściągnęliśmy od świętej pamięci Krzyżaka. Później były gołębie
od Michalaka. Jaworscy Michalak. Te gołębie od Jaworscy Michalak bardzo dużo wniosły do hodowli. Były to szybkie gołębie. I później też gołębie doszły od Andrzeja Maćko. Taki był to duet Maćko-Smolis. Też bardzo dobrze latali w A kategorii, mistrzowie Polski w A kategorii. I te gołębie już przełożyły się na wyniki pierwsze te w 2013, bo jak w 2013 zdobyliśmy mistrza oddziału w kategorii punktowej, to do dnia dzisiejszego, raz chyba spoza trójki w oddziale wypadliśmy w kategorii punktowej, choćby na kategorię punktową od 4 lat już nie lecimy. Nie lecimy po prostu. Lecimy na kategorię. I następne gołębie takie, jakby to powiedzieć, przełamanie, dwa kroki w przód były gołębie od Tadeusza Pałki, które pierwsze gołębie, które kupiliśmy w 2014 roku. No i te gołębie już zaczęły dawać szybkość, a następny taki krok milowy w hodowli to była moja wizyta u tatka Pałki w 2019 roku. I od tego 2019 roku, jak Tadio wytłumaczył wszystko przy gołębia w karmieniu i tak dalej, no to już w następnym sezonie było super. No i przez 3 sezony można powiedzieć ponad chyba około 60 razy plus minus jesteśmy na podium w oddziele w różnych kategoriach, a w okręgu chyba 20 kilka razy. My za momencik przejdziemy tam do środka, zaprezentujemy kilka gołębi rozpodowych z waszej hodowli, ale jestem ciekaw jeszcze, jakbyście mieli wskazać jednego najistotniejszego gołębia na ten moment w waszej hodowli. Na ten moment w hodowli? No to proste, szpak od Tadeusza Pałki 70-20. Pierwszy zakup i trafny. I traf. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy 33 gołębie od Tadeusza Pałki. Ale no takim wybitnym gołębiem, co jest, jest ten szpak. I to jest, no dwa szpaki mamy od Tadia Pałki, ale no ten jest kapitalny. I to był pierwszy z 3 gołębi zakupionych, bo jeszcze każdy rodowód. I on rodowód ma, mówię, fajny, ale normalny. I gołąb okazał się najlepszy w rozpłodzie. Ma tam te wszystkie najlepsze gołębie Tadeusza Pałki. Może nie jest tak wypisany dokładnie jak, ale no mówię, no jest gołębiem kapitalnym. No. No, jego dzieci w tamtym roku w klasie A, chyba w drużynie było czworo dzieci. Było. Nie, ale to jest kapitalny gołąb. No jest, na nim jest oparta hodowla w tym momencie. Około 70% gołębi to jest krew szpaka. Także to są wnuki, prawnuki. Znajdujemy się teraz wewnątrz gołębnika. Tutaj w tym przedziale znajdują się gołębie rozpłodowe, tak? Tak. Tu jeden z 3 przedziałów gołębi rozpłodowych jest. Tak jak widać, tu jest na rusztaw, tutaj jest wentylacja. To jest taki nowy przedział w tym roku dobudowany. Gołębnika woliera dla nich. Powietrze wpada wolierą, tutaj górą wychodzi, z drugiej strony tam jest i tak powycinane jest, jakbyśmy poszli tam, a nawet chyba widać w blasze, że tak, te są wyciągi otwory? Są tak. Dokładnie. No, z drugiej strony w szczycie jest również zrobione powietrze, które wpada i tutaj wtedy wyciąga nam. Tu akurat mamy gołębie. Samczyki, 2 samiczki jeszcze rozpłodowe i tam kilkanaście gołębi młodych, jeszcze które tam zostały. Bo w dalszym pomieszczeniu znajdują się samczyki. Tu są samczyki rozpłodowe. Jak widzimy. I w tym momencie tutaj na wolierach samiczki rozpłodowe siedzą. Na drugiej wolierze również samiczki rozpłodowe siedzą. No i siedzą takie jeszcze tutaj, tak jak widzisz, te gołębie ozdobne. Tak. Żeby faktycznie. Uprzedzić pytania później. To są gołębie, które nam służą do oblatywania gołębi młodych. I w jaki sposób to działa? Te gołębie, one, jak gołąb pocztowy zerwie się,
a one się zerwią i nad gołębnikiem trzepią się i siadają na dach zaraz. I te gołębie, bo my gołębie rozpłodowe mamy, rozpłodowe młode mamy z pierwszego, drugiego, trzeciego lęgu na jednym gołębniku. Jak ten pierwszy lęk jest silniejszy od tego drugiego czy trzeciego, to nam te gołębie młode zawsze ginęły, te późniejsze. A jeśli mamy te gołębie młode z tymi szarykami, to one obsiadają zaraz. Wtedy tak jest to u nas od kilku lat robione i tych gołębi z późniejszego lęgu nie gubimy dużo, bo tam w sezonie gubimy w granicach 3-4 mutków przy oblatywaniu do końca rozpoczęcia lotów. Półtorej miesiąca przed lotami te gołębie ozdobne trafiają tutaj na wolierę, żeby już tych gołębi no, młodych nie obciągały i wtedy zaczynają się treningi. Tu są samczyki rozpłodowe. W tym momencie w ogóle gołębi rozpłodowych mamy 28 par. I tu na wolierze są samiczki znowu rozpłodowe. Samiczki rozpłodowe. I tam jest 6-4 samczyki tegoroczne. Tak, to są takie młode samczyki, nowe nabytki. W tej części gołębnika lotujecie gołębiami młodymi, tak? Tak, tak. To jest typowy gołębnik dla gołębi młodych. Tu później zostaje pusty i od nowa młode. Tu jest miejsce na 90 gołębi młodych. I tak przeważnie jest tam. Tych gołębi mają woliera. Gołębie młode od 3 sezonów przyciemniamy. Nie zaciemniamy, tylko przyciemniamy. Teraz znajdujemy się w gołębniku, który jest w innym miejscu. Jest to gołębnik lotowy gołębi dorosłych. Tak, gołębnik lotowy gołębi dorosłych, wdowców, jeden z dwóch przedziałów. No można powiedzieć, że on w innym miejscu się nie znajduje, bo on tam 5 metrów od tamtego gołębnika się znajduje. Ale jest to inny budynek już. To, tak jak tu widzimy, jest tutaj miejsce na 30 gołębi wdowców i z tego gołębnika jest to jeden przedział dla wdowców. W tym momencie tutaj się znajdują samczyki i kilkanaście jeszcze tam z 5 młotków takich uchowanych po gołębiach tych wdowców, które tam u nas zostaną w rozpłodzie. Tu też jest wentylacja zrobiona, tutaj ten gnoem wpada, przy wolierze górą wychodzi. Ale to, co mówiliśmy właśnie w tamtej części, to naprawdę, jeżeli chodzi o wentylację, to tutaj jest to rozwiązane pierwsza klasa, bo naprawdę jest tu no, znakomitej jakości powietrze, że tak powiem. No tak, i tutaj z takich nowości na drugi sezon te włazy będą przerobione wszystkie. Będą po prostu zrobione takie zeskoki, bo jak więcej gołębi przylatywało, to potrafiło przeskakiwać po prostu przez antenę. Bo to też taki nietypowy właz, jak nie, tu nic nie zrobisz, tu szyba. U innych tutaj szyba teraz jest, ale tu jest kij wstawiany, tego gołębie tylko tędy tak skakują po prostu. Zrobimy tu takie zeskoki dziur, które będą okrągłe i tylko przez to będą te gołąbki wchodziły. I po sezonie po prostu wstawiacie sobie tutaj szybę, żeby szybę, tak, żeby takiego przeciągu, przeciągu nie żeby nie było. Tak. Powietrze z dołu zawsze wchodzi. Przez woliery tutaj. Latem to się sprawdza, ale potem jak już się robi na pewno chłodniej, to taki przeciąg. No i tutaj samczyki cały czas tutaj siedzą z przodu, cele mają zamknięte. Woliera jest zamknięta dla samczyków w sezonie, aby jest tam na kompanie otwierane. A jaką metodą lotujecie? Totalne wdowieństwo. I tak jak mówimy, samiczki wychodzą w czasie lotów na wolierę, a samczyki nie wychodzą, tak, no, pilnują cel. Z nowości takich, no w tym roku były te woliery dla wdowców dorobione i sprawdziły się samczyki do samiczki do siódmego lotu siedziały na wolierach tylko, a od siódmego już siedziały w gołębniku.
I zawsze lotowaliście metodą totalnego wdowieństwa, tak, czy to był... Nie, zawsze totalnego wdowieństwa. No, początki były z gniazda. Gniazda, ale to jeszcze nie na tym gojemniku, kiedyś inne gojemniki były, to tam... To już taka historia. Teraz znajdujemy się w drugim gołębniku, tak. I tu również znajdują się gołębie lotowe dorosłe, tak? Tak, tak. Tutaj znowu się znajdują wdowce. Tu jest miejsca znowu na 30 gołębi wdowców. No tak ostatnich czasami zdarzało się, że tu był tak zawsze 30, tak od dwóch sezonów tych samców było, no ale najlepiej jakby było mniej tutaj, no ale no niestety tych młodych dużo zostawało, gołębi dorosłych też. No nie, i było zawsze komplet, także tak samo, rozwiązane jest tak samo, wentylacja tutaj wpada, no teraz jest otwarte, ale ja tu może zaprezentuję w czasie sezonu, to jest to zamknięte, także tutaj już też w ciągu nie ma, wpada, no i tutaj też tą szybą i góra i to wypada. I tutaj się znajduje wlot, który aktualnie też jest zamknięty. Tak, i tu też wlot jest taki typowo belgijski, ale też w tym roku będzie wymieniony. Tak, bo jednak po sobie jakoś... Po sobie, jak jest ich dużo, to nawet po plecach przeskakują, także też będzie przerobiony, takie, aby będą ze skoki, żeby te gołębie miały możliwość, jak ja to powiem, jak szczury przeskoczyć do gołębnika, no. Żeby uniknąć tego przeskakiwania gołębi, no. No tak, wiadomo, że to na początkowych lotach się zdarza, na tych pierwszych lotach, jak tych gołębi dużo siada na raz dużo siada. I u gołębi młodych to się zdarza. Bo jak przychodzą jakieś tam te dłuższe loty, no to nie oszukujmy się, nie siada gołębi 20 na raz. No i tutaj obok jest, przejdziemy od razu, przedział samiczek pokażemy. No jest przedział taki samiczek, jest mniejszy. Tutaj samiczki siedzą cały sezon. Teraz by chciały do samczyków przejść. One tak chodzą właśnie się. Prezentujemy pierwszego gołąbka z gołębi lotowych. Od razu powiem, że urostka nie latają tylko szpaki, tylko inne kolory, bo jest takie przeświadczenie u hodowców, że tylko szpaki latają. To można powiedzieć, mówię od razu nie, tylko wszystkie kolory latają. A że wiadomo, szpaki się każdemu podobają, ale tu prezentuję jednego z dwóch chyba najlepszych gołębi w tym sezonie pod względem liczby konkursów. To jest samczyk o numerze 11. Jest to syn starego szpaka i samicy od Marka Trzaski. Ten samczyk jest pierwszym lotnikiem oddziału w kategorii samczyków, czwartym lotnikiem okręgu w kategorii samce i chyba drugim lotnikiem w C kategorii w oddziele. Także no mówię, te gołębki troszeczkę tak nie wyglądają, bo mamy 18 października, one się pierzą, ale zostały na dwóch piórkach. Może tu się z pokrywy jeszcze nie rzuciły tak jak trzeba, ale one później były sparowane, bo dopiero 2 tygodnie po zakończeniu lotów ich sparowaliśmy. No i uchowały po młódku i jeszcze 2 jajka zniesły, tam kolega sobie zabrał te jajka. Także to mówię, to jest taki samczyk. No na pod względem liczby konkursów jest to najlepszy samczyk na gołębniku, no ale te konkursy też takie czołowe mam. 11 wkładań, 11 konkursów. Tak. Samiczka z 20 roku ma 10 konkursy, ale te konkursy, 9 konkursów ma w pierwszej 50 na oddział. Ma do A kategorii koeficjent 7 i do C kategorii, przepraszam, do B chyba 17 czy coś jest. Jest ona drugim lotnikiem oddziału w A kategorii i trzecią lotniczką oddziału w C w B kategorii, tak? Zarazem 7 lotnikiem okręgu w C kategorii, w A kategorii i 9 regionu. 7 koeficjent ma w A kategorii. No mówię, fajna samiczka, jest to prawnuczka starego szpaka, a zarazem wnuczka naszej najlepszej lotniczki w historii, takiej później pokażemy 11-16. Także mówię, z tą samiczką jeszcze się wiąże fajna historia.
przed sezonem, jak zgłaszaliśmy gołąbki, spisałem 48 gołąbków. No 50 było do pierwszej 50-tki. I tam dwa były takie znaki zapytania, tam było 15 roczniaków wpisane. No i tak do taty mówię, no 15 roczniaków. Ja tata mówi, to weź coś rzuć, no i starszego, może tam nam te 500-tki będzie. I ta samiczka jako roczna miała dwa konkursy tylko, ale miała 7 i 15 konkurs na oddział. I ona miała trafić poza 50-tkę. No i tak rocznego jednego wykreśliłem. No i tak, no mówię, no miała dwa konkursy, zaryzykujemy. No i zaryzykowaliśmy, no i ma 9 konkursów w pierwszej 50-tce na oddział. Także ma trzeci, pierwszy konkurs na oddział. Także mówię, ona tak dopiero oblatuje tu szyi. No ale no fajna, bardzo fajna samiczka, tu można pokazać, jak ktoś tam lubi plecy. To mówię, nie tylko szpaki latają. Szpak. Ojciec to jest ten szpak od pana tatka Pałki, 72. Matka od Marka Trzaski, imbretka na Brzydala, to tak, tak zwana tak nasza złota para. On w tamtym roku miał 3 razy pierwszy konkurs. Pierwszy konkurs z 290 km i z 500-tki i pierwszy konkurs z 500-tki na 9000 gołębi. To jest gołąb z 18 roku, a już w tym roku trafia do rozpłodu, także będzie przeniesiony do rozpłodu. Fajne plecy. I mówię, to też taki jeden z podstawowych gołębi lotowych był. Pokażę jego brata. W tej chwili najlepszy samiec rozpłodowy, lotowy u nas na gołębniku, z 19 roku. W tym roku ma 9 konkursy na 10 wkładań i ma 8 konkursy w top 100 oddziele. W tamtym roku miał 7 czy 8 konkursy w pierwszej 50-tce na oddział i w tamtym roku do A kategorii miał 10 i do B kategorii 7. Ja w tym roku też ma dobry wynik. Tak, on ma w tym roku do A kategorii 23 chyba. No nie złapał się w drużynie do A kategorii, tej, która tam ma wynik 70, no ale tak samo no. I to jest taki najlepszy samiec lotowy na gołębniku. Też z 19 roku na derbie. I to też jest syn starego szpaka i od Marka Trzaski. W tamtym roku też w A kategorii, w tym roku jest w B kategorii zgłoszony. No i tak samo no. Wiadomo, pierzą się tak ładnie, nie wyglądają. To jest gołąbek roczny, jest to prawnuk szpaka starego, a zarazem wnuk starej szpaki. W tym roku ma 5 konkursów i wszystkie konkursy w pierwszej 50-tce na oddział. On troszeczkę miał niefarta, bo był trzeci i czwarty na oddział. I do jednego konkursu mu zabrakło do A kategorii. Także tutaj no. Ale to taka nadzieja na drugi rok. Samiczka również roczna. W tym roku w A kategorii ma 14 wynik. I też była tam 7 i 8 na oddział i takiego trzeciego super lotu jej zabrakło. I ona również jest prawnukiem starego szpaka, a wnuczką naszej starej szpaki, tej 11-16. A samczyka od pana tatka Pałki. F-16. Także mówię, to też taki gołąbek, który na drugi rok pewnie wiele radości przyniesie. Kuć w gołębiach to nie jest nic pewnego.
To jest samiczka z 19 roku. Silnie się pierze. To rodzeństwo wszystko. Większość tych gołębi to jest pokrewnionych, ale to jest samiczka po starym szpaku i po samicy od Marka Trzaski. W tamtym roku 10,93 do A kategorii. W tym roku 18 do B kategorii. Pierwszy lotnik oddziału w B kategorii. Także no mówię, te samiczki są mniejsze, no ale tu mówię, no. Te gołębie latają u nas, tak jak powiedziałem, no, linia szpaka i naszej starej szpaki. One takie może nie wszystkie są ładne, no bo nawet ta od Trzaski po Brzydalu, no on miał pseudonim Brzydal. I tak od czasu do czasu właśnie takie nie są. To jest następna z samiczek rocznych. Ona w A kategorii ma 13, chyba 30. Jest to córka starego szpaka i samicy od Pawła i Roberta Baranowskich. Jej matka to jest córka Darii, tej drugiej lotniczki Polski od Darka Marciszewskiego, co u Pawła tak fajnie ta samiczka chodziła. Także, no mówię, też to jest mniejsza samiczka, podobna do swojej matki. To jej jest siostra. Ona ma najlepszy wynik w A kategorii, bo ma 6 koeficjent. Jest pierwszym lotnikiem oddziału, piątym okręgu i chyba 6 regionu. 6 czy 7, no nie chcę tam kłamać. Ona ma 5 konkursów. W G kategorii ma wynik 21 bodajże do wystawy ogólnopolskiej. Z nią też taka sama historia się wiąże. Miała trafić poza 50, bo jako młoda miała 2 konkursy, tam była 30 i 30 któraś na oddział. No i tak tata mówi, no to wykreśmy tego rocznego, a wpiszmy tą samiczkę. No i wpisaliśmy, no i te gołębie się odwdzięczyły. Ona ma 5 konkursów, na 6 lot poszła do A kategorii, który był tam planowany. I ona fajnie leciała. Później mieliśmy 2 loty przerwy, bo na 500 mi rocznych gołębi nie wkładamy. I ona została i naniosła się. I do jajek jak leciała, to była 4 na oddział. 3 gołębie nasze ich przedziły. Wyrzuciliśmy te jajka i później znowu była przerwa. I znowu ta samiczka się naniosła i tata jej mutka podłożył i z ostatniej 300 przestrzeliła. Zabrakło jej minutę po prostu. No i może dlatego nawet intermistrzostwa nie mamy zamkniętego, bo akurat zabrak konkurs tej samiczki. No ale niestety, no. Ale samiczka, no mówię, 5 konkursy, no i wszystkie tam chyba najgorszy konkurs, 30 chyba któryś na oddział. I tu pokażemy samiczkę najstarszą. Z 15 roku. O niej mówiłem właśnie. Z 15 roku. Ona ma 10 konkursy, 8 konkursy w setce na oddział. Ona też jest 6 gołębiem, który zamyka A kategorię, bo ma koeficjent 15. 10 konkursy na... Poszła po 10 konkurs. To była 500, taka gorąca 500. Jestem w Warszawie, no. Dzwoni telefon i mówi, że mam pana gołąbka. Pytam się, a jaki numer? No 221, no troszeczkę się nogi ugięły. No i mówię, co pan chce z tym gołąbkiem zrobić? Mówi, wie pan co, on za moim gołąbkiem weszedł na gołębnik, dam mu pić, jeść, no i go podtrzymam i go wypuszczę. Nie, na jutro go wypuszczę, ale no. Rozłączyłem się, za 10 minut zadzwoniłem do niego i mówię, wie pan co, jak ona fajnie wygląda. Spytałem się, czy jest hodowcą. Mówi, że tak, jak fajnie wygląda, to niech pan ją wypuści. Wypuściliśmy. Siadła u nas jako 4 gołąb na gołębniku i chyba tam 80 w oddziale po prostu. No i ten chłopak, bo to się okazało, że to młody chłopak, dostał w prezencie od nas kilka mutków za tą samiczkę później. Ale od tego momentu już nie zdobyła konkursu żadnego.
Na początku prezentujemy najlepszego gołębia rozpłodowego na gołębniku. Tak jak mówiłem, 70% gołębnika oparte jest na tym gołębiu. W tamtym roku 4 gołębie do A kategorii były liczone, co zdobyliśmy drugiego wicemistrza Polski w A kategorii. W tym roku jest dwoje jego dzieci, a zarazem troje prawnuków. Także to jest podstawa gołębnika, samczyk z 14 roku. Fajne takie oczko. Z którą samicą by był nieparowany, z każdą samicą wydaje kapitalne gołębie. Także mówię, no jeszcze jednego albo dwa takie gołębie i... Ale trzeba się cieszyć, że choć jeden taki jest. Bo jak mówię, a w tym na przykład roku w A kategorii jest jego czworo dzieci. Jeden jest gołąbek, tylko wnuk jego. W C kategorii znowu jest troje jego dzieci i jedna samiczka z innych gołąbków. Także mówię, to jest najlepszy gołąb rozpłodowy. No, no wszystko ma, no. Co tak nawet do ciekawości powiem, był parowany na swoją taką samiczkę, wnuczkę, taką imbretkę. Ostatnie parowanie, dlatego on tu jeszcze jest taki niedopierzony, bo ostatnie młode i jeden wyszedł szpak, a drugi taki półowymazany wyszedł, bury. Także jednego kolega sobie kupił tego szpaka, a ten połowy bury zostaje u nas w rozpłodzie. Także mówię, to jest najlepszy gołąb rozpłodowy. To jest najlepsza samica rozpłodowa z 17 roku. Samica od Marka Trzaski. Jest to imbret na brzydala. Jest ona taka płochliwa, taka wyrywna samiczka. Mała w budowie, no ale no ze szpakiem to jest to, co każdy by chyba chciał na gołębniku. Fajne takie skrzydełko. Szpak jest dużym gołębiem, ona jest mniejszym gołębiem. Pasują do siebie. Także, no mówię, no ona tylko w tym roku tylko ze szpakiem była. Bo uchowała 8 młodych i została rozdzielona już. Także trzema młodymi lotowaliśmy. Resztę poszła, te młode pojechały do klientów. Teraz chciałbym zaprezentować najlepszą lotniczkę w historii na gołębniku, jaką udało nam się wychować. Chód tego gołębia z 19 roku już po szpaku, z tą od Marka Trzaski samiczką. Chyba będą lepsze od niej. No, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, ale do tej pory jest najlepszą lotniczką w historii. Jest to córka starego szpaka i samicy od świętej pamięci Piotra Kościa. Ona ma 30 coś konkursów top 100 oddziału, ale ma chyba 3 razy pierwszy konkurs. Nie wiem, w którym roku miała. W 18 roku miała do A kategorii koeficjent 1,80. Ale co roku tak, 11 koeficjent do A, 20, no w rodowodzie tam będzie. Ile wkładań, to może 2-3 w sezonie gubi poza setką konkursów. Tak, no wszystkie takie konkursy, albo robiła czubowe szpice, albo w ogóle nie robiła tego konkursu. No jest to duża samica. W tym roku już była w rozpłodzie, dostała samczyka od pana tatka Pałki, takim wybitnym jego lotnikiem, co za 2 lata do B kategorii miał koeficjent 16. Jakby pojechał na olimpiadę, to by miał wtedy złoty medal, ale pan Tadek wtedy tych gołębi nie zgłosił. Także jest tym samczykiem. No, 3 młode było do lotów, jednego zgubiliśmy, 2 obleciały i takie konkursy wszystkie mają w setce na oddział. Ona jeszcze ostatniego mutka karmi, bo tata zostawił jajka. No szkoda tych jajek było wyrzucić, no i ten mudek się wykluł, no i ona sobie karmi, już sama karmi, bez samczyka po prostu. No ale mówię, no jest no najlepszym gołębiem, a zarazem super samicą rozpłodową, bo mamy w tym momencie 12 jej dzieci w rozpłodzie zamkniętych i w tym roku do A kategorii troje wnuków jej jest. A tak, ma przydomek F16, tak, najszybszy gołąb. Jedyny gołąb, który ma nazwę na gołębniku, tak, to tylko ona. F. Dlatego F16, bo jak leciała, to z daleka było widać, że ona
składa się. No jedyny mankament jej wlota był taki, że jak przyleciało 7 gołębi, to ona zawsze ostatnio wysłała. Schodziła, ale wyprzedzenia miała jak prawie zawsze. Jak wyprzedzenie robiła, no to zawsze... lądowała bezpośrednio. Bezpośrednio, ale jak już grupka gołębi nadlatywała, to zawsze ostatnia i z oblotów również ostatnia wchodziła do gołębnika. Teraz prezentuję samczyka z 2021 roku. Jest to partner tej naszej F-16 w tym roku. To jest taki nowy nabytek w tamtym roku od pana Tadzia Pałki. Tak jak mówiłem już wcześniej, jego ojciec za 2 lata miał 16 koeficjent w B kategorii. Jakby pojechał na olimpiadę, jakby pan Tadek gołębie zgłosił, by miał złoty medal. I on był w tym roku z naszą tą F-16. Także no, kapitalny gołąbek. Pierwsze prognozy po lotach w gołębi młodych są zadowalające. Jak ktoś lubi na skrzydełko popatrzeć się. Następny samczyk rozpłodowy, również z 2021 roku. Jest to syn naszej tej 11-16 F-16 i syn 3-1 tego najlepszego samca lotowego. Był w tym roku parowany na córkę olimpijczyka od pana Tadka Pałki. No i również super gołębie młode się pokazały już. Mamy z tego połączenia również dzieci z 2020 roku. I te gołąbki już jako roczniaki też pokazały swoją klasę. Także mówię, to są taki samczyk, jest większy. Przydał się do mamy. Taki glazer, oko podobne do taty. Samczyk rozpłodowy, oryginalny samczyk od pana Tadka Pałki. Syn jego gołąbka na olimpijskiej obrączce 651. Jego ojciec chyba 4 razy pierwszy konkurs u pana Tadka. Jakbym miał wskazać drugiego najlepszego gołębia rozpłodowego w samczykaw, jego bym wskazał. Może nie tak dzieci jego, jak jego wnuki. Super pokazują się na gołębniku. A przeważnie z takiego parowania na tą F-16 troje dzieci jego mamy w rozpłodzie zamknięte. To są takie najlepsze parowanie jego. Ale mówię, no w tym roku był parowany na znowu na córkę 11-16. I też fajnie. Także mówię, to też jest taki nasz drugi samiec rozpłodowy. Samczyk następny rozpłodowy z 2021 roku. Jest to syn starego szpaka i córki olimpijczyka od pana Tadka Pałki. Super gołąb, no w budowie, we wszystkim. W tamtym roku jedno jego dziecko zostało sprzedane na licytacji do kolegi tam na Śląsk, do Radzionkowa. Jego nawet siostra z gniazda o kolorze szpak. No i tam jest ten już mój kolega bardzo zadowolony z tej samiczki. Samczyk z 19 roku, syn starej szpaki naszej. I właśnie tego samczyka, co mówiłem, że jakbym miał wskazać drugiego samca rozpłodowego, to jego syn jest od pana Tadka. Samczyk 7338, ten, którego miałbym wskazać jako drugi rozpłodowiec. No, on jeszcze walorami
do standardu przewyższa chyba ojca i matkę, choć nasza stara szpaka 4 razy wystawę ogólnopolską zaliczyła i chyba 3 razy wróciła z nagrodą za standard z wystawy ogólnopolskiej. No ale on, nie znam się na standardzie, no ale według mnie to tak by był oceniony. No super cel. I też bardzo dobry GoPro spodowy. Samczyk z 20 roku. Samczyk od Roberta i Pawła Baranowskich. Jego ojciec to taki ich słynny bolid. Pierwszy roczny gołąb w Polsce. Tam 14 na 14 konkursów. I jeden z 2 takich gołębi, które od Pawła mamy, na który chyba będziemy dalej tam opierać hodowlę po długi dystans, raczej 500 plus te kilometry, bo ten właśnie gołąbki nam się najlepiej pokazały tutaj od Pawła, właśnie po bolidzie, jego dziecko, mamy wnuka, jak po tej Marciszewskiej na tego 72-99 u Pawła, też fajny bardzo gołąbek. Samiczka od Pawła i Roberta Baranowskich. No można powiedzieć trzecia samica rozpłodowa, jakbym miał wskazać, bo jest to od samiczka od pierwsza od Marka Trzaski, druga ta nasza F16. No i ona, jej 2 dzieci w tym roku w A kategorii. Jedna samiczka 6 koeficjent, druga chyba 10. Także jest córką tej Darii, drugiej lotniczki Polski u Pawła i Roberta Baranowskich. Bardzo równe gołębie po prostu siadają cały czas czubowo. Wyniki w tym roku 2022. Na skali oddziału wygraliśmy kategorie A, B, C, D, GMP, kategorię AS, pierwszego, drugiego, trzeciego lotnika w kategorii A, pierwszy, drugi w B, chyba trzeci w C, w maratonie drugi, pierwsze 3 gołębie młode, tak. Kategoria punktowa gołębi dorosłych, chyba pierwszy wicemistrz, kategoria gołębi młodych, punktowa mistrz. W skali okręgu dało to mistrza w kategorii A, w D kategorii drugie miejsce, w AS kategoria trzecie miejsce, w GMP pierwsze miejsce, chyba 5., 6. lotnik w kategorii A, 4. w kategorii samce, w regionie znowu to był mistrz w kategorii A, 2. wicemistrz w kategorii D, chyba 6. i 8. lotnik w kategorii A. To są wyniki z tego sezonu, tak. Jak coś pomyliłem, to przepraszam. Pierwszy lotnik, w oddziale też. A, i w oddziale pierwszy lotnik gołębi dorosłych samców. A jeżeli chodzi o takie kluczowe gołębie rozpłodowe, bo wspomnieliśmy, zresztą zaprezentowaliśmy kluczowe gołębie rozpłodowe, to jestem ciekaw, w jaki sposób dobieracie sobie gołębie do hodowli. Czy wyszukujecie hodowców, u których gołębie się sprawdzają? W jaki sposób to u was wygląda? Tak, no patrzymy, kto jak leci. Obserwujemy listy konkursowe tego oddziału, jaka tam konkurencja w tym oddziele jest. No i mówię, nasz, tak jak pokazałem, nasz gołębik rozpłodowy składa się z gołębi od pana Tadeusza Pałki. Tam jest 29 dorosłych gołąbków i w tym roku 4 przyjechało, czyli jest 33 gołąbki. I tyle, ile gołębi kupiliśmy od pana Tatka, to do dnia dzisiejszego żadnego gołębia z rozpłodu nie usunęliśmy, bo u nas w rozpłodzie jak przez 3 lata gołąb nic nie wyda, albo jego dziecko, żeby on kosztował nie wiadomo jakie pieniądze, to on zostaje, usuwamy go. Mamy tam takiego kolegę, który on tam sobie to bierze i jest
zadowolony. Poza tym w gołębniku rozpłodowym znajdują się gołębie jeszcze od Pawła i Roberta Baranowskich, Tomasza Rumińskiego, Mirka Wardy, tam Marka Trzaski, pojedyncze gołębie od Moćki. Andrzeja Moćko, świętej pamięci Piotra Kościa. I gdzieś tam jakieś pojedyncze, gdzieś tam jakieś aukcji zakupionej, charytatywnej czy coś. A i przepraszam, i teraz nowe gołębie doszły od pana Darka Marciszewskiego, które po lotach gołębi młodych tam kupiliśmy 5 gołębi do rozpłodu. Z fajnym skutkiem to się pokazało, choć dużo telefonów było w tamtym roku, jak ten drugiego wicemistrza Polski wylataliśmy i gdzieś tam na jakimś filmie powiedziałem, że od pana Darka kupiliśmy gołębie. Każdy mówił, że te gołębie nie lecą. No, u nas lecą, no, także chcę temu od razu powiedzieć, bo jeszcze do pana Darka nie dzwoniłem w tym roku, ale u nas lecą te gołębie. Także jak coś dobrego się dostanie od hodowcy ze swoimi dobrymi gołębiami, jest zdrowie i hodowca, także gołębie muszą coś pokazać. No też nie mówmy, że jak kupimy jednego gołębia od danego hodowcy, i no bo wiadomo, że po najlepszych może nie lecieć. Od takiego hodowcy trzeba 5-10 gołębi sprowadzić, dać szansę tym gołębiom, no i wtedy mówić, że lecą albo nie lecą. No. A jak się kupi jednego czy dwa, a trafi się jeszcze sezon katastrofalny, no to trzeba też porównać, ile swoich gołębi zostało u kogoś. No także i... tutaj mówię, to taka podstawa gołębi, te nowe gołębie to od pana Darka. My krzyżujemy ich na gołębie od Pawła. Choć my w tym roku daliśmy, każdy gołąb od pana Darka dostał gołębia z innej linii. Czyli od pana Tatka Pałki z naszej F-16, dostał od Pawła Baranowskiego z naszej takiej samisy z 12 roku, najlepszej lotniczce w kategorii maraton i w C. Także z każdego gołębia coś zostało. Jesteśmy zadowoleni. Jestem ciekaw, bo przed chwilą pokazałeś mi zeszyt. Za chwilę hodowcy zobaczą ujęcie, jak to się prezentuje, ale prowadzicie bardzo ciekawą metodę selekcji wśród gołębi lotowych. Czy mógłbyś mniej więcej wytłumaczyć hodowcom? Tak, selekcjonujemy gołębie pod względem szybkościowym. Nas nie interesuje gołąb, który na przykład zdobywa 12 konkursów, ale żadnego konkursu czołowego. Żeby sobie tam jakoś ułatwić tą selekcję, bo później jest tego żal, tego szkoda, no to po każdym locie mam tabelkę zrobioną i wpisuję numer konkursu, który uzyskał na skali listy oddziałowe i zaznaczam sobie flamastrem. Konkurs od 1 do 50 na liście oddziałowej to jest zielony kolor. Od 51 do 100 to jest żółty i od 100 do 200 to jest kolor tam różowy. To tak prowadzimy od 3 lat po prostu. Jak światła na ulicy. I myślę, że na następny sezon to będzie troszeczkę zmniejszona już ta, będzie 1,50, 50, 100 i 100, 150. Takie granice zrobimy, bo tych gołębi jednak dużo zostaje, a w gołębniku jest ograniczone miejsce. I wtedy jak mamy do wyboru gołębia, który ma 10 konkursy, ale nie ma żadnego zaznaczonego, albo ma dwa takie zaznaczone flamastrem, no to go wolimy zostawić gołębia, który ma 5 konkursy, ale 3 tym flamastrem zaznaczone. To jest taka selekcja. No, ja szanuję takie i każdy szanuje gołębia, który ma 14 konkursy, ale chcieć latać, coś wylatać w kategorii danej, no to tam szybkość potrzeba, no nie oszukujmy się. Są gołębie, które mają 14 na 14, i też trzeba się cieszyć, bo ktoś chce latać w kategorii punktowej w oddziele i ktoś, kto wygrywa, też chwała mu za to, no jest najlepszy z tej kategorii, no ale mówię, nasza kategoria punktowa w oddziele nie interesuje, też na maratony najlepszych gołębi nie wkładamy. Najszybszych gołębi na maratony nie wkładamy. W tym roku fajnie to leciało do GMP, bo z 2 500 i z 2 300 zgubiliśmy tylko 3 punkty. Czy tak było bardzo dobrze typowana? Przyszła 300, taka gorąca 300, no i tam ponieśliśmy taką klęskę, bo aby tam zdobyliśmy 260 punktów do GMP. No i maraton był taki z wiatrem, tam wsadziliśmy 4 takie fajne, szybsze gołębie, no 2 zdobyło taki, no konkursy w pierwszej i tam 50 na oddział. To takie zaryzykowaliśmy, żeby tą kategorię GMP podbić, no. Także mówię, no u nas gołąb jest najważniejszy, nawet jak jest zła pogoda, to nie wkładamy gołębi tych najszybszych. Czy to gołębie młode, czy dorosłe, to nie wkładamy. Także hodowcy, takim miłym akcentem zbliżamy się do końca. Życzymy wam dużo szczęścia i sukcesów na przyszły sezon.